Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, a my lecimy już z kolejnym, niestety ostatnim, słuchajcie, odcinkiem. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i czego sobie życzycie. A więc zaczynamy. Aha, czyli jesteśmy w tym momencie, co żeśmy dotarli do tej wielkiej grzybni. Roger that, boss. W to trzeba chyba celować, no nie wiem zresztą. Trafiony. Reloading now. Just a minute. This is Slim, hitting the way. Dobra. Rzucamy to. Wyposaż. Rzucaj. Rzucaj, rzucaj, rzucaj! No nie! On będzie teraz przeładowywał. No nie! O kurczę! Czekajcie! Wleczmy się. Nie mogę przeładować w momencie, kiedy się leczę. No tego jeszcze nie było. Kolejna. O Boże. Nie no, dorwało nas. O kurczę, teraz ten jeszcze tu. Won mi stąd. O. Tylu na jednego? Oj! No nie! Dobra. Stąd już nie mamy. Dobra, przeładujmy. Kolejni tutaj są, patrzcie. No nie! Zobaczymy, ile mamy apteczek lepiej. To jest ta apteczka? Nie. To jest granat hukowy. Czy w ogóle nie mamy apteczek? Jedna apteczka. Może wytworzyć coś się uda. Gdzie tam? Dobra, nic, celujemy z tego czegoś. Za czym oni dobiegną? Nie, no nie mogę celować, bo przecież oni nie zeżrą za chwilę. Dobra, przeładowuj. Nie, 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 nie! No nie. Ejku, ejku, czekajcie, może jakoś przejdziemy tędy. Nie! Oj, dostałem. Dobra, czekajcie, cofnijmy się troszeczkę. No nie! O Boże, kolejni. Nie no, to jest nie do pokonania. Oni cały czas się tu pojawiają. Nie, nie, nie wiem co tu robić. Próbuję się przeładować, ale
Czekajcie, może tu się schowajmy. Ale co nam to da? Dobra, moment. Namierzajmy cel. Dobra. Czyli to co, jeszcze nie koniec? Ale motyw. Czekajcie, poprzeładowujmy sobie to wszystko. Nie można użyć. O ludzie! Tu mega grzybnie nam wszystko pozagradzała drogę. No i gdzie mam teraz iść? Tu wszędzie się pali. Tędy może? Coś strasznego. I found a way down. I'm going in, the rest of you stay back. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers and... There's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Huh? Coś więcej jest jeszcze, widzę, do zebrania. No ten iniektor był gdzieś i... O, tu jest. Wszystko? Czy nie wszystko? O kurczę. Nie mam tam zejść. Mapy nie ma żadnej, niczego tu nie ma. Weźmy sobie życie nowe, na wszelki słuchaj. O! Guarding the Megamycete, huh? Lopa, I got a tough guy here. I'm gonna need backup. There's an opening in the roof. Use it. Ojejku, ojejku. Czekajcie. Mamy granat? Mamy i to 4. Wyposaż, dobra. Oj, 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 chyba skoczy na mnie. Chyba skoczy na mnie. Nie, 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 uciekaj, to nie, uciekaj, 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 uciekaj. No nie, on znowu już przeskakuje, a ja się poruszam jak mucha w smole. No nie. Oj. Dobra, szybciutko do przodu. A ja nie mogę skoczyć, to jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra. Dajmy sobie trochę zdrowia. Oj, oj, oj. Czekajcie, mamy jeszcze 3 granaty, dobra? Wyposaż i rzucaj, 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 rzucaj! Rzucaj kolejne. I rzucaj kolejne. Dobra, mamy więcej? Nie mamy więcej granatów. Przeładowujemy. Ojejku! Dlaczego on tak wolno przeładowuje?
podczas przeładowywania się strasznie wolno. No i po mnie zaraz będzie, patrzcie. Czekajcie, uciekajmy mu. Nie no, gdzież? On po prostu się pojawia w najmniej. Ojejku, czekajcie. Może coś innego weźmiemy? Ile to ma? Nie możemy żadnej informacji na ten temat. No nie wiem, co mam użyć. Może tego? No nie, uciekaj, ten uciekaj. Nie, to jest słabe. Z powrotem wracamy do tego, co mieliśmy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Padł? Padł? Padł chyba. Nie, nie padł. Uciekaj, Ethan, uciekaj! No nie. Gdzie on jest? Tu jest. Przeładowuj szybciej. Czy ja go nie zabiję? Dobra, uciekamy? Wijemy, wijemy, wijemy. Ojejku! Uciekaj, Ethan! Dobra. Padnie. Nie padnie? No nie wierzę w to. Jest. Ojejku. I'll keep going. The rest of you. Ojejku. Stay above ground. No to było, słuchajcie, coś niesamowitego. Ja się tego nie spodziewałem. Już myślałem, że go nie pokonamy. So if Miranda was the fake Mia, where's the real one? I doubt she saw any further use for her. I don't get any of this. How did Miranda even know Rose exists? Ojejku, jejku. Dajcie mi maszynę do pisania, bo po prostu już nie wyrabiam tutaj. No, jakaś sekwencja. Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. Ale cudo. And two explosives armed.
There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. Aha, bo ja jestem Chrisem teraz, no tak. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Tam jakiś posąg, nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Czekajcie, czy ja mam tędy iść, Nie wiem. Nie, tędy nie przejdę. Czyli tędy mi... Gra podpowiada, żebym tędy szedł, ale... Tego nie mogę przecież w żaden sposób zestrzelić. A potem się da iść? Da, bo to jest chyba lód. No dobra. Idziemy wyżej. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Mapy nie ma. Przycisk, który... Coś tu chrumka. Obok mnie. Chyba ta grzybnia. To już nic zebrać się nie da. O, jakieś pomieszczenie. Książka jakaś. Można otworzyć. Imię obiektu Salvatore Morao. Zgodność z Kadu niska. Funkcje mózgu zadziwiająco niskie. Kadu spowodował gwałtowne zmiany z jego... organach wewnętrznych, przemieniając je w organy podobne do rybich płuc i pęcherza pławnego. Kolejny obiekt z nieregularnym podziałem komórek powodującym przemianę w gigantyczną rybę. Obiekt nie jest w stanie kontrolować swoich przemian. Zbyt wiele defektów. Nie jest odpowiednim naczyniem dla Ewy. Nie wiem, o co chodzi. A, druga książka. Patrzcie. Czekajcie. Jak to zrobić? Biorę ją. Po prostu muszę to otworzyć. Zgodnie z kodą najbardziej przychylna, funkcje mózgu normalne, tempo regeneracji jest nadzwyczajnie szybkie. Obiekt może wyleczyć zewnętrzne rany w kilka sekund, a swoje paznokcie przedłużyć w pazury w mgnieniu oka. Błyskawiczna regeneracja oznacza także zwiększenie wielkości ciała. Ze względu na dziedziczną chorobę krwi, obiekt musi regularnie przyjmować ludzkie mięso i krew. Aby zachować właściwości regeneracyjne, podejrzewam, że jeśli regeneracja obiektu nie będzie prawidłowo zbalansowana, może ona przejść niekontrolowane mutacje. Nie jest odpowiednim naczyniem dla Ewy. Nie bardzo wiem, o jakie tu naczynie chodzi. Dobra, weźmy sobie to. Zgodność z kadu przychylna. Funkcje mózgu w normie, aczkolwiek występuje silna choroba psychiczna. Fizycznie nie różni się niczym od zwykłego człowieka, jednakże jest w stanie wydzielać wysyłające sygnały substancję zdolną do kontrolowania roślin zainfekowanych przez mutogrzybnie. Mutagrzybnie. Pochłonięcie przez człowieka pyłków szczególnego gatunku kwiatów może powodować u niego halucynacje. Benevento jest jednak niedorozwinięta psychicznie i rozdzieliła swoje kadu pośród lalek, by kontrolować je na dystans. A pamiętacie, jak żeśmy byli tam w jej posiadłości. Nie jest odpowiednim naczyniem dla Ewy. Dobra. O, tu mamy ile rzeczy. Co to jest za zdjęcie? Nie bardzo wiadomo. Więc tu nie ma żadnego opisu. Dobra. Tu jest coś. Drugi Miranda, składam najszczersze przeprosiny za to, że nie spotkałam się z tobą osobiście. Niczego nie pragnę bardziej niż odwiedzenia po raz kolejny w twojej osobliwej wioski. Jestem jednak niezwykle zajęty. Wątpię jednak, by nieśmiertelna kobieta taka jak ty pamiętała jeszcze tego biednego na wpół żywego studenta medycyny, którego zostawiono na lodzie. Zawsze ceniłem objawienie, którego doznałem, przebywając w twojej wiosce 15 lat temu. Twoje badania były dla mnie inspiracją. Pomyśleć, że można przeobrazić człowieka, zwyczajnie infekując go innym organizmem. Doprawdy odkrywcze.
Byłem pewien, że dzięki tej wiedzy mogę ziścić swoją własną wizję następnego etapu ewolucji ludzkości. Nawet jeżeli wydarzyły się dwie wojny światowe, a ludzkość stoi u progu kolejnej, moje przekonania pozostały niezachwiane. Spencer. Czekajcie, coś tam jeszcze było? No way. Po wielu naszych nocach intelektualnych dyskusji zrozumiałam jednak, że nasze wizje się od siebie różnią. Chciałaś przywrócić do życia jedną martwą osobę, kiedy ja marzyłem, by odmienić świat. Twoje eksperymenty z pleśnią nie pomogłyby w moich zmaganiach z osiągnięciem gwałtownej infekcji. Uważałem, że wirus dałby znacznie lepszy rezultat. Z tego właśnie powodu musiałam cię opuścić, moja droga. Nadal żałuję, że nigdy się z tobą nie pożegnałem. Wybacz rozpamiętywanie, mam jednak wiadomość, która może cię zadowolić. Odnalazłem klucz do ewolucji Geneza, wirus pochodzący z Afryki. Zamierzam założyć firmę z moimi przyjaciółmi i współpracownikami poświęconą badaniu tego wirusa. Nazwę ją Umbrella, na cześć tego symbolu w jaskini, o którym rozmawialiśmy. Jestem o krok bliżej do ziszczenia mojej wizji. Mam nadzieję, że tobie także uda się pewnego dnia osiągnąć swój cel. Nauczyłaś mnie tak wiele, że już zawsze będę tobie dłużny. Z wyrazami szacunku, twój najbardziej oddany uczeń, Ezwell Spencer. To on. Chyba. O kurczę. Niezłe. Numery. Tu jest jakaś mega krzywnia. Ludzie, co tu się w ogóle dzieje? Patrzcie. F. Mia? Nie wiem już sam. Kadu. So they're using this to control the bioweapons. Huh? Ale motyw. No niezły ten motyw jest tutaj, kurczę. Przerażający, rzekłbym. Czyli co, tutaj żeśmy już wszystko zwiedzili? Tam jeszcze jakieś drzwi są, patrzcie. Jeszcze tu zobaczmy, czy tu żeśmy już oglądali to? Tak, tu żeśmy oglądali, ale wejdźmy sobie, co jest tutaj. Co tu się dzieje? O, coś tutaj mamy, tak. To jakaś inna dziewczyna, to nie Mia. Pewnie próbowała też z innymi osobami i... To jakaś jak gdyby cela więzienna, jakby co? Tu niby jakaś biblioteczka, stołeczek. Nie wiem, co tu w ogóle, o co chodzi. O, tu możemy wejść, dostać się. Dobra. Otwórzmy. Show me your hands. Kto to, Mia? Where is Miranda right now? Mia. Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. God damn. Czyli to jest Mia. I'm glad you saved Mia. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is... He's gone. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong.
tried to keep this a secret, but... You don't understand how special he is. No i coś się nam doczytało? What's going on? Someone's there? It's cold. No i co my tu możemy zrobić? Księżycowy krajobraz. How did I get here? God, it's freezing. Shit, my body. Miranda. Evelyn? Nie. How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember? Baker House. You were murdered by Jack. You died there 3 years ago. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! What am I? I did all that. Rose. Mia. I... Daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. No, powiem wam, że to jest niesamowite. Ojejku, jejku.
Jedziemy, tylko kto to jedzie? Ethan jedzie, patrzcie. Ethan. At last, he awakes. Ethan w tym powozie hrabiego. My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Widzę takie ubasy. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. I should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. Mm-hmm. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. Ocel rose z rąk Mirandy. Ojku. Czyli już mamy sterowanie. To jest powóz hrabiego. Koń. Co, jeden konik nas tylko ciągnął? A gdzie hrabia? Tu jest to, co myśmy... Te słoje, poszczególne części. Patrzcie, co tu mamy. Wszystko możemy zabrać. A co to jest o to? Nie bardzo rozumiem. Nie możemy z tym w żadną interakcję wejść. Tego też otworzyć się nie da. O, maszyna do pisania. Co on się tak przygląda na jakiś tam pierścionek czy obrączkę? No dobrze. Otwórzmy sklep. Preparation is more important now than ever before. Your journey nears its end. How about some reckless spending to finish it off? No specjalnie nie poszalejemy, mamy tylko 18 tysięcy lei. Misiu kolorowy. No, co nieco możemy sprzedać, no dobra. Nie wiem, czy wytrych nam będzie już potrzebny w tej sytuacji. Amunicję do pistoletu na pewno sprzedamy, do strzelby na pewno sprzedamy. To też sprzedamy, do snajpiaka sprzedamy. To sprzedamy, to jest do... Bomby nie. Strzeli 149 tysięcy lei. No dobra, sprzedajmy to. Potwierdź. Tak. Oho, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Ojejku, czekajcie. Tego już nie możemy tutaj niestety sobie... Amat Victoria Coram. Nic z tym zrobić. Tu za to możemy rozszerzyć. 100 tysięcy kosztuje siła ognia dla... Bo tutaj to już wszystko... No cóż, skoro nam nic innego nie zostało, no to weźmy sobie to ulepszyć. No i tutaj 130 tysięcy. Chyba nie da rady. Ale możemy jeszcze szybko strzelność z tego. Ulepszyć. What? Ah, it's fine. All finished. No i tutaj mamy... nie starczy nam. Sorry. But I do not give discounts. No mógłby dać chociaż jedną zniżkę, no kurczę. No ale nic, no dobra, nie chcę to nie chcę. Tu mamy jeszcze...
Za 1000 złotych. Musimy już resztę pieniędzy wydać, bo chyba już więcej się z nim nie spotkamy, coś mi się wydaje, jeżeli to już idziemy na ostateczną. Weźmy sobie w takim razie. A, kolejne już 2000 kosztują. Oho. Ojejku, jejku. Zobaczmy, co tu jeszcze więcej jest. 12 tysięcy. 42 tysiące. No było jeszcze sporo rzeczy, których żeśmy nie dali rady przetestować, no ale nic, mówi się trudno. Trudno. A no właśnie, widzicie? No nic więcej nie możemy kupić, no chyba, że te apteczki jeszcze, no. 3 tysiące, no dobra, weźmy kolejną jeszcze. 895 lei, no nic za 895 lei już tutaj nie kupimy u niego, bo się nie da po prostu zwyczajnie. Może to weźmy sobie za 200? Dobra, niech będzie. Niech będzie, 695 lei nam zostało, nie wiem, na co to wydać. No więcej chyba już tu nic nie kupimy. Because of all this commotion, I've lost an entire territory to transact in. No, nie da się ukryć. Please, be well. Thanks. Ojejku. Szybki zapis. Teraz dlaczego nie mam tutaj... To jest to, dobra. Pod czwórką mamy to, tu mamy to, tu mamy to. A pod jedynką mamy nóż. Nie, no nóż to sobie podmienimy na coś innego chyba, bo to... Trochę śmiech na sali, nie? Skrót. No i pod jedynkę weźmiemy to. Dobra. 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 Popatrzę. Czekajcie, pod jedynką mamy to, pod dwójką tą. Dobra. Musiałem sobie chwilę tutaj popatrzeć, jak to wszystko działa. Out of my way. Coś zostawi? Nie, nic nie zostawił. Tam było to zejście, patrzcie. Ale tego zejścia już nie ma. Tutaj wszędzie rosną te mutogrzybnie. Tutaj było to zejście, pamiętam. A to mutogrzybnie nam wyrosło. Tam było to zejście do naszej łódki. Hejku, jak to wszystko się pozmieniało. Jednak tamta część była fajniejsza. Tak pięknie to wszystko wyglądało. Teraz kurczę, tylko te mutogrzybnie całe. Oj, oj, oj. Kolejny. Kolejny. Ho. Nie podoba mi się to naprawdę. Ponuro, smutno. No musisz, musisz, ale... Co to? F, zbadaj. Little Ava, my beautiful daughter. Come to me. Is that you? Oh, how I've missed you! What? My power is leaving me!
Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, everything... Get her, now! Let go! O kurczę. I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose! Is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glorious Megalysis. Now, please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with true happiness. Coś to jest. Ja jej chyba nic nie robię. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn kid, not yours? O kurczę. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my house. Oj. Rest now. The hell I will. Die, 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 die. Co ona jest? I will take back my daughter. I understand your feelings. But this is... If I combine Rose with a Megamycet, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century, all for this day! Why do you interfere? Co ja mogę tu robić? So close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! Ojejku. This is how you end the Winters. To ensure I never see your face again. Ojejku. Czyżbyśmy ją pokonali? O, i wszystko to znika, ta cała grzybnia. O! Jest Rose. Patrzcie. Rose! Finished. I think we've finished each other.
We gotta move. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now, come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn. Goodbye, Rosemary. On ma ten zapalnik teraz. Ethan. To Mia. Rose! Czy ona jest? Go! Go! Take us up now! W jakimś helikopterze. Wait! Where is Ethan? Get moving. We have to get clear. No! We can't go! Not without my husband! Sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Ale wybuch. What was that? I told you to sit down. He's gone! I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? O kurczę. Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Yes.
gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, Mighty! Ojejku, słuchajcie. Dobrnęliśmy do końca gry. No, wszystko co piękne ma swój początek i koniec. Powiem wam szczerze, że no, ta gra mnie wzruszyła. Na początku tak wszystko niewinnie się zapowiadało. Były, że tak powiem, momenty pełne napięcia, ale raczej owiane tutaj taką tajemniczością bardziej niż jakimś tam strachem. Czym dalej w las, tym więcej drzew. Skończyło się zaskakująco, bo liczyłem na to, że Ethan się jednak uratuje. Stało się inaczej. Poświęcił się dla dobra swojej córeczki. No cóż. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie wam dziękuję za to, że byliście, oglądaliście i razem tak naprawdę przeżywaliśmy tą grę. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam wszystkich oczywiście bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszam na inne rozgrywki, które będą, mam nadzieję, wcześniej czy później pojawiały się tutaj u mnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.
Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a kid. I think it does. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. To keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know.